Ewangelia według Jana, rozdział 21. Potem ponownie ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. Ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr mówi im: idę łowić ryby. Mówią mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli i natychmiast weszli do łodzi i tamtej nocy nic nie złowili. Gdy było już rano, stanął Jezus na brzegu. Nie wiedzieli jednak uczniowie, że to jest Jezus. Jezus więc powiedział im: dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Powiedział im: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Ten uczeń, którego miłował Jezus, powiedział Piotrowi: to jest Pan. Szymon Piotr, słysząc, że to jest Pan, przyodział się, bo był nagi, i rzucił się w morze. Natomiast inni uczniowie przybyli łódką, bo byli niedaleko od lądu, około 200 łokci, ciągnąc sieć ryb. Gdy więc wyszli na ląd, ujrzeli leżące rozżarzone węgle, ułożoną na nich rybę i chleb. Jezus powiedział im: przynieście ryby, które teraz złowiliście. Szymon Piotr wstąpił więc i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. Mimo tego, że było ich tyle, sieć się nie podarła. Jezus powiedział im: chodźcie i zjedzcie. Nikt z uczniów nie śmiał go pytać, kim ty jesteś, wiedząc, że to jest Pan. Przyszedł więc Jezus i wziął chleb i dał im podobnie rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po powstaniu spośród umarłych. Gdy więc zjedli, powiedział Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej niż ci? Powiedział mu: tak jest, Panie, ty wiesz, że ciebie kocham. Powiedział mu: paś moje jagnięta. Powiedział mu po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Powiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu: strzeż moich owiec. Rzekł mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu za trzecim razem powiedział: czy mnie kochasz? Odpowiedział mu: Panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że cię kocham. Jezus powiedział mu: paś moje owce. Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce i inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie powiedział mu: pójdź za mną. A Piotr, odwróciwszy się, ujrzał idącego za nim ucznia, którego miłował Jezus, tego, który spoczął przy wieczerzy na jego piersi, i powiedział: Panie, kto jest tym, który cię wyda? Gdy ujrzał go Piotr, powiedział Jezusowi: Panie, a ten co? Jezus powiedział mu: jeśli chcę, żeby on pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty idź za mną. Rozeszła się ta wieść między braćmi, że ten uczeń nie umrze.
Jezus jednak nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli zechcę, żeby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał. Wiemy, że prawdziwe jest jego świadectwo. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus. Gdyby miały one zostać spisane jedna po drugiej, to przypuszczam, że sam świat nie ogarnąłby w sobie ksiąg, które byłyby napisane. Amen.